To jest jakie to uczucie drugi raz rzędu odbierać nagrodę Grand Prix w konkursie Młodego Kina w Gdyni? Miłe. Miłe, ale też dziwne. Czyli trudno mi tak naprawdę coś powiedzieć więcej, bo tak naprawdę czuję się, jakbym odbierał pierwszy raz, ponieważ w zeszłym roku mnie nie było w Gdyni. Notabene kończyliśmy właśnie ten film, który w tym roku dostał nagrodę. Więc tak naprawdę czuję się chyba pierwszy raz, że jest to... jest to bardzo fajne uczucie, a dwa, że daje też kopa do dalszej pracy i to jest chyba najważniejsze. A widziałeś inne filmy, chociaż niektóre z konkursu Młodego Kina? Wiesz co, tak, widziałem film Leszka Kurusiewicza, to jest jeden z cyklu, w ramach cyklu Dekalog. Widziałem film Julii Kolberger. Tomka Jurkiewicza, też film realizowany w programie 30 minut. Chyba tyle z takich, których najbardziej pamiętam. A o czym jest film Twist and Blood? Bo jeszcze zdaje się niewiele osób go miało okazję zobaczyć. Wiesz, to w takim jakby pierwszym, takiej sentencji ogólnej jest to taka historia o pierwszym rozczarowaniu małego chłopaka, który oddaje siebie komuś innemu w 100%, w tym wypadku małej 12-letniej koleżance, przyjaciółce, której trochę się podkochuje. A w takiej warstwie samej historii jest to opowieść o chłopcu otyłym, który ma z tym duży problem, jakby wśród rówieśników w domu i ma taką metodę na rozładowanie emocji, robi to poprzez autoagresję, czyli poprzez nacięcia, poprzez właśnie samookaleczanie się ogólne, tak. Bo w poprzednim filmie Ciemnego Pokoju nie trzeba się bać, także dziecko było głównym bohaterem, prawda? I tak wydaje mi się, że bardzo, bardzo poważnie traktujesz takich młodych bohaterów. Dzieciaki dają niesamowitą możliwość, znaczy taką wolność twórczą, to znaczy jak się pyta o dorosłych, jednak zawsze jesteśmy stawani pod ścianą i wszystko, jesteśmy pilnowani, czy to jest wiarygodne, czy to przechodzi, a jednak wyobraźnia dziecka jest czymś tak niezmierzonym, nieosiągalnym, że no, czuję, że ma większą swobodę, to jest jedna sprawa, a dwa, że no, bardzo lubię pracować z dzieciakami, sprawia mi to po prostu przyjemność, więc jest to miłe, tak. A nie jest to, wiesz, trudniejsze niż z dorosłymi aktorami? Oczywiście ja tak mam takie też poczucie, że cała praca, którą się wykonuje, oczywiście mówiąc o moim jakimś tam skromnym doświadczeniu z dzieciakami, to jest już przed zdjęciami, czyli właśnie etap wyboru dzieciaka jest bardzo ważny, bo jednak no, taki chłopiec nagle musi wejść w taki wir pracy od do, wiesz, no to są jednak ciężkie, tym bardziej, że na etapie takich studenckich produkcji to są naprawdę ciężkie zdjęcia, niedofinansowane, więc że tak powiem, ja zawsze mam taki patent, że ogólnie zniechęcam dzieciaki, które już wybieram, zniechęcam ich do pracy, a one wręcz bardzo wtedy chcą i mogę ich trochę sprawdzić, czy faktycznie dadzą radę. A w przypadku Jamesa w ogóle był problem, ponieważ to jest bardzo, bardzo optymistyczny dzieciaczek, bardzo wesoły, śmiejący się właściwie bez przerwy. A ta rola jest dość trudna, bo też jakby, no, oprócz tego, że wymaga trochę bycia sobą, bo jednak chłopiec z tuszą, który ma się przedstawić, zaprezentować przed kamerą, nie wydaje mi się, że to jest łatwe zadanie. Tym bardziej, że zawsze jednak będzie posądzany, że to jest on. Na szczęście ja byłem zupełnie innym chłopakiem, ale zmierzałem do tego, że miałem duże wątpliwości, bo właśnie on jest, był bardzo, bardzo wesołym, szczęśliwym, świetnie wychowanym chłopakiem, więc mieliśmy problemy, czy on tak naprawdę czy on udźwignie tą taką ciężką rolę, ale właśnie poprzez jakieś tam właśnie dwa miesiące prób, takich spotkań bardziej niż prób, to myślę, udało się to uzyskać jednak. W twoich filmach ważny jest klimat, znaczy to, co jest stworzone przez scenografię, przez operatora. To wszystko jakby zależy od projektu. W wypadku Ciemnego Pokoju w ogóle założenia były bardzo dokumentalne, tylko po prostu spotkaliśmy po drodze scenografów, którzy zaproponowali zupełnie coś innego. I jakby od razu to mówię, że od początku wcale nie byliśmy jakoś zachwyceni tym pomysłem, bo wydało się on strasznie ryzykowny i chyba dalej on jest jakiś taki, powiedziałbym, nie dla każdego. Ale to zawsze wynika jakby z historii. W wypadku tego nowego filmu film jest bardzo, powiedziałbym, wręcz dokumentalnie kręcony. My w sumie z tą kamerą z dzieciakami biegaliśmy, więc jakby jest zupełnie inny niż Ciemny Pokój. Więc to sprawa naprawdę zależna od historii i od tego, co się opowiedzieć. No ale wszyscy czekają teraz na film Kuby Czekaja pełnometrażowy, który ma być, podobno słyszałam, mroczny. Gdzie to słyszałaś? Bo tego scenariusza jeszcze nie ma. Wiesz co, mam trzy pomysły. To są w sumie malutkie sentencje nawet, więc jakby trudno jest mówić, co to będzie, bo też nie wiem, który pomysł przejdzie dalej. Też mam takie poczucie, że jest teraz bardzo łatwo zrobić film.
I tak zacząłem się zastanawiać, że bardziej myślę o możliwości zrobienia filmu niż o tym, że naprawdę chcę go zrobić, więc że tak powiem, daję sobie teraz czas na historię, której będę pewien i będę wiedział, że to jest to właśnie. Także spokojnie, że tak powiem, biorę się powoli do pracy i zobaczymy, który z tych pomysłów przejdzie i będzie na tyle interesujący, żeby go robić i może ktoś się nim zainteresuje. Ale to, że tak powiem, chyba dłuższy czas będzie to trwało. Nie od razu na pewno. To życzymy powodzenia. Dziękuję.